zapraszam do wspólnej gry na stronie csgopod.pl. Słucham zakład pogrzebowy. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Słucham? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Chodzi mi o konkretne zwłoki. Słyszysz tak? Nie. Można powtórzyć? Ja jestem Wiedźminem. Mówiąc wprost, okradasz trupy. Gościu, weź normalnie, mów, a nie takie rzeczy. Niepotrzebna ironia. Wpisywamy w komputer. Halo. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nie rozumiem. Chodzi mi o konkretne zwłoki. No w ogóle nie rozumiem. Jak to mówi w ogóle? Mówiąc wprost, okradasz trupy. To ty pierdolnie. To jakieś żarty? Oczywiście, że nie. Gardzę takimi jak ty. Tak, słucham. Ja w sprawie ogłoszenia. Tak, słucham. O jakiej sumie rozmawiamy? No tam zostawiłem 10 tysięcy, nie? Dobra. 10 tysięcy. 10? No, do przemyślenia. A skąd pan dzwoni? Zależy, halo? Kto pyta. Proszę? Jestem Wiedźminem. Halo? Ja w sprawie ogłoszenia. Halo? Ja w sprawie ogłoszenia. Tak, a skąd pan dzwoni? A jakie to ma znaczenie? No ma. Nie bardzo rozumiem. No bo dzwoni pan do ogłoszenia, numer prywatny, no to pytam, skąd pan dzwoni, tak? Nie twoja sprawa. No to kto to pan dzwoni w ogóle? Proszę? Co proponujesz? Słucham. Ja w sprawie ogłoszenia. Tak. Za robotą się rozglądam. Za robotą się pan rozgląda, tak? Trzeba podjechać i porozmawiać, nie? O jakiej sumie rozmawiamy? Słucham? O jakiej sumie rozmawiamy? O milionie złotych. Na miesiąc. Zastanowię się. No, niech się pan zostawi. 1 000 złotych na miesiąc, da pan płacę i pan przyjechać. No, do usłyszenia. Słucham? Ja w sprawie ogłoszenia. Tak, słucham. Za robotą się rozglądam. Wie pan, tylko że ja w tej chwili nie bardzo mogę rozmawiać, bo jestem za granicą przez 2 tygodnie jeszcze, także dopiero to za 2 tygodnie takie szczegóły na miejscu do omówienia. No i zepsułeś zabawę. No to dobrze. Dzięki za pomoc. Tak. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Halo? Za robotą się rozglądam. Słucham. Ja w sprawie ogłoszenia. Tak, a skąd pan dzwoni? A jakie to ma znaczenie? No nie, no czy pan tu zwłaszcza, że to kolit? Nie wiem. O jakiej sumie rozmawiamy? To trzeba na miejscu. Zależy, co pan umie robić. Ja jestem Wiedźminem. Wiedźmini są po to, by zabijać bestie. No, super. Będę pamiętał. Okej. Zajmujesz się też hazardem? Proszę? Zajmujesz się też hazardem? Broń Boże. Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Proszę? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Co to jest?
Płazy. Kto? Płazy. Tak, słucham. Masz chwilę? Chciałem pogadać. A z kim rozmawiam? Geralt z Rivii. Biały Wilk. Za robotą się rozglądam. No, a my jesteśmy na ty? A jakie to ma znaczenie? Do usłyszenia. Bywaj. Halo. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Halo. Za robotą się rozglądam. No. Słucham. Ja w sprawie ogłoszenia. Dzień dobry, pan. Co proponujesz? 22 zł w detku. Nie mogę niczego obiecać, mam ważniejsze sprawy. Bywaj. Halo. Ja w sprawie ogłoszenia. W sprawie czego? Ale w sprawie czego? Zależy, ogłoszenie. Kto pyta. Co? Za robotą się rozglądam. A, ale nie, to chyba źle pan tam przeczytał, to my szukamy roboty, a nie, że my kogoś do roboty szukamy. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Byłeś wojownikiem? No jasne, byłam. Wojowniczką nawet. Dobra, rozumiem się. Co się stało? Dobra, zaśpiewam się. Halo. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Co mówię? A jakie to ma znaczenie? Normalne. Co słychać? W porządku, a to tam się co mówi? Geralt z Rivii. Biały Wilk. Słucham? Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Co to jest? Jakiś pojem. Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Co? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Spierdalaj. Co? Co? Nie lubię, co ty gadasz? Nie lubię, co boli. A, jeszcze raz. Nie jestem człowiekiem. Co, ja nie jestem? Nie jestem człowiekiem. Nie jesteś człowiekiem? Ja jestem Wiedźminem. Jesteś Wiedźminem? Zastanawiam mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. Z kim? Dlaczego mam cię zabić? Dlaczego mam cię zabić, ty? Nie? Zajmujesz się też hazardem? Nie. No i zepsułeś zabawę. Nie bawię się w takie rzeczy. Milcz, skurwielu. Nie. To ja już pójdę. Gdzie idziesz? Zastanowię się. Mogę iść z tobą? Co proponujesz? No nie wiem, przesiadkę gdzieś, przejście. Z grzeczności nie zaprzeczę. No, gitara. Da się zrobić. A jak? Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Chodzi mi o konkretne zwłoki. Jakie zwłoki? Mówiąc wprost, okradasz trupy. Nie masz aby ja okradam... nic pilniejszego do roboty? Ja okradam trupy? Z grzeczności nie zaprzeczę. Ale znam takie cięcie, po którym ofiara zostaje z jednym uchem, jednym policzkiem i połową szczęki. Można to przeżyć, ale nie można już potem, między innymi, grać na flecie. Co teraz?
Jesteś tam? Wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jakie bestie? Byłeś wojownikiem? Ja może tego Gryszki to zjebana sobie kurwa jaja robi. Wojownikiem byłem. Byłeś wojownikiem? No, Shaolin. Chyba nie chcę tego słuchać. Co? Chyba nie chcę tego słuchać. Czego chcesz słuchać? Dzięki za pomoc. Bywaj. No. Arrivederci Roma. Siemoneczko, tutaj Trolek, a jako że jest to pierwszy odcinek mojej nowej serii Trolek na telefonie, to bardzo prosiłbym Was o zostawienie komentarza z opinią na temat tego filmu. No i oczywiście, jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, bo dzięki temu będę wiedział, ilu osobom film się podobał i czy w ogóle powinienem dalej nagrywać filmy z tej serii. Także trzymajcie się i cześć!